dostałeś już trochę tych jabłek, ale kończysz dzień jako lider w swojej klasie. Tak, tak. Udało się nam odgruzować, tak znaleźliśmy się. Na szczęście samochód był prawie nieuszkodzony. No i pozostałe osy prawie idealnie przejechane, więc udało się podgonić. Tutaj to będzie jednak cały czas mocno nacisk. No tak, ale też właśnie tu słyszę, że jakieś problemy go dogoniły, jakieś mini błędy, tak? To się trochę wyrównało. No jutro długi dzień i chyba trochę inny, bo odcinki mają całkiem inną specyfikę. Dzisiejsze były takie naprawdę fajne, rajdowe. Jutro jest trochę tak kwadratowo, długie, proste i 90-tki same. I ciągle borykamy się z tą bardzo słabą przyczepnością, więc jeżeli się potwierdzą prognozy, czyli spadnie deszcz, będziemy mieli niezłą ślizgawkę, więc będziemy musieli mocno uważać, a jednocześnie mocno cisnąć, a to generuje różnego rodzaju fajne akcje. Ciężko utrzymać skipping, kiedy jesteś w drodze o przypieczętowanie tytułu już na tym rajdzie? Daleko jesteśmy od tych myśli na razie, to zostawiam. To jest dopiero półmetek sezonu, więc to bierzemy jako jakieś tam dodatkowy bonus, jak się uda, ale nie rozmawialiśmy nawet tutaj wewnętrznie o tym.